Cześć, witam Synergik w powracającej serii Kiedyś to było, po mojej tam wspomnieniu o tym, że brakuje mi takiego filmu, który dosyć szybko się robi i że w sumie ta seria Kiedyś to było była właśnie takim pomysłem na szybkie nagrywanie materiałów, które były trochę zapchaj dziurami. Wyraziliście duże zapotrzebowanie na to. Zapowiedziałem, że tym razem będą to materiały z Top Secretu, których również mam wszystkie od numeru pierwszego, a nawet jeszcze wcześniej. Więc dzisiaj zajmiemy się tym. Jeżeli chodzi o Top Secret, dla mnie, myślę, że i dla wielu osób w moim wieku, było to pierwsze zetknięcie z czasopismem poświęconym grom komputerowym, bo Top Secret tak naprawdę był pierwszy. Wcześniej pojawiały się króciutkie recenzje gier w Bajtku, nie pamiętam, albo 4, albo 6 recenzji, to było tak po 3 albo po 2 recenzje na stronę, także to i tam jeden screen, także nie za wiele tam można było z tego się dowiedzieć, jak się domyślacie. I Top Secret był pewnego rodzaju przedłużeniem tego, co pojawiało się w Bajtku. Top Secret był prekursorem tak naprawdę czasopism growych w Polsce i w zasadzie wszystko, co robili, było dobre, bo nie było skali porównawczej, więc było to jedyne czasopismo, które przez jakiś tam czas wychodziło. Gdy pojawił się drugie czasopismo, mianowicie Secret Service, było widać, jak Top Secret jest amatorsko robiony względem tego, co pokazywał sobą Secret Service. No potem przyszedł czas na kolejne czasopisma. Computer Studio, gry komputerowe, świat gier komputerowych, Gambler, Reset, CD Action i tak dalej. I w morzu tych wszystkich czasopism Top Secret był chyba jednym z najsłabszych pism o grach. I z tego, co mi się wydaje, nie jestem tutaj do końca pewien, ale z tego, co mi się wydaje, Top Secret był pierwszym czasopismem, które splajtowało za czasów, kiedy jeszcze internet nie był tak popularny, ale ten brak profesjonalizmu, ta amatorka, no niestety za Top Secretem będzie się ciągnęło aż do ostatniego numeru. Chociaż będą zdarzały się, że czasami elementy, które wyjdą poza taką amatorskie przedstawienie gier w czasopiśmie. Natomiast no, to był jakby chyba też w dużej mierze powód, dla którego czasopismo nie przetrwało. Po prostu za bardzo było to no, takie amatorskie. Tak? Bardzo odstawało od innych czasopism. Myślę, że po Secret Service, gdy pojawił się potem kilka lat później CD Action, który jakby troszkę ugruntuje tą pozycję takiego profesjonalnego czasopisma, to dał miejsce, nie było już miejsca dla Top Secretu. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Zapomniałem teraz, może mi się przypomni później. Dobra, nie przedłużając, jedziemy z tematem. Ale wiele osób uważa, że Top Secret zaczął się od pierwszego numeru. Jest to jak najbardziej słuszna koncepcja, tylko że przed pierwszym numerem był jeszcze numer zerowy, o którym dzisiaj bardzo mało kto pamięta. Jak widzicie, nie był to do końca Top Secret. Był to bajtek, numer specjalny, aczkolwiek jeżeli spojrzymy tutaj w rogu, zauważymy krótki właśnie, znaczy taki znaczek Top Secret. Oznaczało to, że ten numer, który kosztował 4000 w tamtym czasie, był numerem zerowym Top Secretu, czyli był jakby całkowicie numerem poświęconym grom komputerowym. Oczywiście jest to troszkę inaczej zrobione, niż możecie się domyślać, ale zaraz sobie zobaczycie. Zawartość tego numeru bardzo często była albo przerosowywana z zagranicznych pism, bo redaktorzy Top Secretu no, musieli się na czymś wzorować. To nie jest tak, że oni to wszystko wymyślili. Wzorowali się po prostu zazwyczaj na czasopismach, które wychodziły pewnie w Stanach Zjednoczonych i bardzo często zawartość tych numerów, na przykład mapy, bo w tym numerze będzie bardzo dużo map, mapy były rysowane przez samych redaktorów lub przerysowywane z zagranicznych czasopism. Tak to wtedy było. Dobra, widzimy, że będzie 9 gier tutaj.
Między innymi będzie Batman, Barbarian 2, Cybernoid, jedna z takich trudniejszych gier na Commodore, w jakie grałem, ale bardzo fajna. Airwolf. No zobaczymy. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Ok. Jak widzicie, tutaj całkowicie jeszcze to nie wyglądało tak jak numer Top Secretu. Mianowicie polegało to na tym, że na okładkach tutaj były krótkie opisy gier, a sama zawartość to będą mapy. To zresztą zaraz sobie zobaczycie. Jak widzicie, widzicie albo nie widzicie? Podejrzewam, że widzicie. Większość screenów, bo wtedy nie było aplikacji, która zrobi screen, nie było NVIDIA Shadowplay czy jakichś innych cudów, więc screeny robiło się w ten sposób, że robiło się zdjęcie telewizora. I tutaj doskonale widać, że na przykład to zdjęcie jest zrobione zdjęciem telewizora, takie paski, które się pojawiły. No niestety też jeszcze wtedy nie umiano chyba tego usunąć. Programy graficzne to były jeszcze pewnie jakieś szczątkowe, więc pewnie nie wiedzieli jak. Ale tak to właśnie wtedy bywało, tak? Dobra. Mamy tutaj kilka, tak jak mówię, gier. Mamy Aliens, Cybernoid, Airwolf, Tramtor i tutaj mamy konkurs, słuchajcie. Konkurs polegał na tym, to był w ogóle ciekawie zrobiony ten konkurs. Mamy 50 tytułów gier tutaj. Polegało to na tym, że strzelamy jakby kulą z pinbola i tak jakbyśmy uważali, że kula będzie się odbijała, będą tworzyć nam się tytuły gier. I powiem tak, trochę było to bez sensu z kilku powodów. Po pierwsze, od którego miejsca zaczynamy, bo jeżeli rozumiem, że bile trzeba wystrzelić, to czy zaczynamy od tego miejsca, czy dopiero od tego miejsca? Nigdy tego nie potrafiłem ogarnąć. I powiem wam, że jakoś tak nigdy mi się nie chciało poświęcać czasu, żeby szukać. Aczkolwiek tu mamy... Nie, nie mamy. Myślałem, że Breakout tu jest. Pewnie bym znalazł coś, tak, ale szczerze mówiąc dziwny to był konkurs. Trochę nieprzemyślany w mojej opinii, dosyć mocno. Zwłaszcza, że też druk się trochę tutaj przesunął i literki wchodziły na te elementy tutaj. Też w ogóle nie można było tego ogarnąć. Ojej, ojej. Ciężki temat. No ale tak to kiedyś było, nie? Że tak się właśnie to robiło. Pewnie gdybym tak popatrzył gdzieś, tutaj bym znalazł. Ale bardzo ciężko tutaj, bo tak jak widzicie, no nie jest to do końca oczywiste, odkąd te powinny się liczyć. Dobra. I zobaczcie, tu mamy coś takiego, ponieważ to czasopismo składało się głównie ze stron, więc mamy to, znaczy z map, które były rozłożone na całą stronę, więc musimy to zrobić tak, że ja będę zdejmował. Te strony nie były do siebie przyszyte, to była taka jakby broszura. Mamy Dunder, czyli mieliśmy grę, w którą grałem na Commodore jeszcze wtedy. Jeszcze nie sprawdziliśmy jednej ważnej rzeczy, słuchajcie, ale to sprawdzimy na końcu, jak nie zapomnę. Jaki był nakład tego czasopisma, bo też jest to ważne. I widzicie, mamy mapy, tak? Pierwsza mapa, mieliśmy start, zaczynałeś tutaj, no i miałeś mapa. Mapa była jak to mapa, no trochę tak bez sensu, tak? Dawała, znaczy okej, przy tych bardziej skomplikowanych może i to było jakiś sens, natomiast tutaj raczej była dosyć prosta droga do celu. No ale mieliśmy właśnie jak tu przejść. Nie wiem, czy w Dunder to były tylko cztery plansze. Wydaje mi się, że nie, że było ich więcej. Ale no cóż, tak to niestety wyglądało wtedy. I słuchajcie, to ci goście z Top Secretu sami te mapy na kartkach rozrysowywali i potem umieszczali je właśnie w czasopiśmie. No Mistrzostwo Świata, powiem. Mistrzostwo Świata. Te obrazki tutaj, nie wiem, czy to było wzięte z jakichś materiałów promocyjnych, czy sami upitolili te obrazki. Tak wygląda, jakby je sami upitolili, ale nie wiem. To się... musicie ich zapytać. Dobra. Kolejną mapą... Czekajcie, bo tutaj mi się to nie... Kolejną mapą było Where Time Stood Still. Szczerze mówiąc, w to nie grałem, więc ciężko mi powiedzieć... O czym ta gra była, nie przypominam sobie jej.
Becia i Pegas, to też było rysowane przez nich. No i zobaczcie, ta gra, ta mapa, ona ogólnie wyglądała naprawdę fajnie. Uważam, że ten obrazek tutaj na tamte czasy był przygotowany nieźle. Już pal licho to, że się matryca przesunęła i kolory się nie zgadzały z ramami tutaj, czy tam z tymi rysunkami, to już pal licho. No i zaczynałeś tutaj, tak? I miałeś numerki 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 to była torba, butelka H2O, apteczka, lina i pokarm. Czyli to zbierałeś, prawdopodobnie szedłeś sobie tutaj. No i miałeś tu jakiś tam bieda labirynt. Tu miałeś ruchomy piasek. Powinno być ruchome piaski, ale jest ruchomy piasek, nieważne. No i naszym celem było w zasadzie nie wiadomo co tak naprawdę, bo nie był to opis, tylko była mapa, co gdzie się znajduje. Natomiast co gdzie użyć, no to już musiałeś sam kombinować, tak? Czy tu mieliśmy koniec, tu trzeba było się dostać. Natomiast co po drodze trzeba było robić? Ciężka opcja. Zawsze mi się wydawało, bo ja w tą grę nie grałem, a może grałem, tylko nie pamiętam. Ten obrazek mówił nam, że ta gra to ma taką uprawę po prostu jakąś masakrycznie dobrą, nie? A to pewnie, wiecie, był zlepek pikseli, tylko ten obrazek był taki ładny. Natomiast z drugiej strony mamy Aliens. I tutaj wydaje mi się, że to już nie było samorobem, ale było po prostu chamsko zerżnięte z jakiegoś czasopisma zagranicznego. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale mogę się mylić, nie wiem. Aliens grałem, aczkolwiek to na Commodore, zupełnie nie pamiętam tej gry. Ale zobaczcie, tutaj ta mapa miała sens, tak? Nie wiem, gdzie się zaczynało trochę. Nie wiem, gdzie był start. Wyjście? Tu? Tu się zaczynało? Chyba tak. I ta mapa jest trochę bez sensu, powiem wam. Po pierwsze, mamy jakieś tutaj rzeczy do zdobycia, które nie są naznaczone na mapie, więc na przykład, nie wiem, czy tam się zbierało, nie pamiętam. Miałeś smart gun i ten smart gun był gdzieś tu, musiałeś to... Niektóre rzeczy są, tak? Wylęgarnia, windy, Newt, to jest ta dziewczynka, którą trzeba uratować, ale poza tym ta mapa była całkowicie bezużyteczna, bo nie wiadomo było zupełnie gdzie iść. Większość tu wam sprzedam małą taką... Mały taki tip. W podstawówce nasz pan od polskiego, niejaki pan Kurowski, sprzedał nam takiego protipa, niekoniecznie do gier, ale do wszystkich większości labiryntów tego typu, że każdy labirynt można przejść używając tak zwanej reguły prawej lub lewej ręki. Polega to na tym, że idziesz cały czas trzymając się jednej strony labiryntu, prawej albo lewej. Może to zająć masę czasu, ale koniec końców zwiedzisz cały labirynt i dojdziesz do wyjścia. Zawsze wyjście znajdziesz. Oczywiście, jeżeli był bardziej wymyślny labirynt, to reguła lewej lub prawej dłoni nie działała. Ale w takich labiryntach, w gierkach na Commodore działało. I jak były takie rzeczy, to ja właśnie w taki sposób je przechodziłem. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy Trantor. Cały oddział szturmowców. Oddział szturmodorców został wybity do nogi przez ostatnie działo fortyfikacji na planecie Naris. Walka wydawała się zakończona. Do góry trupów zbliżał się powoli jeden z nielicznych już obrońców. Potężny Gurgin. Broń niósł podniesioną, gdyż krótkie, ale burzliwe życie nauczyło go ostrożności. Nie wiem, czy ci ludzie sami sobie doprowadzali tę historię, bo w tamtych latach, w roku, zaraz do tego dojdziemy, wszyscy grali na piratach i to jakby twórcy sami się przyznawali, że wtedy nie było oprogramowania legalnego, więc zazwyczaj jeżeli dostawałeś grę na kasecie nagraną z kilkunastoma innymi grami, no to nie miałeś żadnego manuala, tam zawsze jakaś historia była, więc bardzo często oni te historie sami sobie dopisywali. Nie wiem, czy to jest historia faktycznie Trantora, czy po prostu ona jest dopisana przez jednego z gena, tak? Gen jakiś kreatywny tutaj redaktor napisał. Możliwe. No i znowu mamy mapę upitoloną przez kogoś, narysowaną, znaczy ładnie narysowaną, tak? Nie jest to złe. 89 rok mapa powstała. Na pewno wielu z was jeszcze nawet nie było na świecie wtedy. A ja już grałem na Commodore, co ciekawe. 89 rok to już rok, w którym ja grałem na Commodore, bo mój Commodore otrzymałem, czekajcie, 79, to miałem 6 lat, 85 albo 86 rok mój pierwszy Commodore zawitał u mnie w domu.
A wcześniej tak naprawdę jeszcze miałem styczność z Commodore u znajomych moich rodziców. Ich syn też miał Commodore. W każdym razie, no tak, to kolejna taka próba przeniesienia. I tutaj jeszcze mam, po drugiej stronie mamy Platoon. Bardzo fajny film ogólnie. To jest film, który należy do trylogii chyba Oliviera Stone'a. Tam był Urodzony 4 lipca, Pluton. I jeszcze jeden film, nie pamiętam teraz który. Jak ktoś tam wrzuci to w komentarz, to spoko. Wiem, że ja bardzo lubię ogólnie film o Wietnamie. Aczkolwiek gry, szczerze mówiąc, nie wiem, czy nie pamiętam. Znaczy na pewno grałem w Platoon, ale już nic o tej grze, szczerze mówiąc, nie pamiętam. No i ponownie mamy, słuchajcie, bo tutaj gra była, z tego co mi się wydaje, podzielona na widok z boku i widok z góry chyba. Tak mi się wydaje. No i znowu mamy mapę, tak? To jest ta słynna scena, kiedy Elias zostaje postrzelony. Chociaż nie wygląda to w ogóle jak Elias, nie wiem, wygląda jak jakiś typ, w ogóle nie wiem. W każdym razie, ponownie Pegas S oczywiście narysował mapę, z której można było korzystać podczas gry. Tak naprawdę większość tych gier na Commodore w tamtym czasie, czy tam na Atari, czy Spectrum 8-bitowych, one były bardzo krótkie, ale bardzo wymagające. I zobaczcie, ten Platoon składa się tylko z dwóch mapek, ale pewnie żeby ogarnąć tą grę, żeby ją przejść, to trzeba było poświęcić masę czasu. Oczywiście niemal wszystkie gry pirackie na komputery 8-bitowe miały te wbudowane trainery, które uruchamiało się przed grą, które umożliwiały na przykład użycie nieśmiertelności. Jeżeli ogarnąłeś tą grę, potrafiłeś ją przejść, tak na przykład jak jedną z wielu osób uważa najtrudniejszych gier Rick Dangerous, ja ją potrafiłem przejść w jakieś chyba 10 minut, kiedy wiedziałem dokładnie co robię, czyli znałem wszystkie sztuczki, które przygotowali twórcy. I to było właśnie takie, wydaje mi się, fajne właśnie za czasów Commodore, że gra była trudna, dopóki jej nie poznałeś. Jak ją rozkminiłeś, ogarnąłeś, no to mogło się skończyć dosyć szybko. To było fajne. Dzisiaj tak nie ma trochę. Dzisiaj gry są rozbudowane na 100 godzin, natomiast wtedy można było trochę takie speedruny robić własne. I tak jak widzicie, Platoon składał się jakby z dwóch map, czy tam z trzech map, a pewnie i tak przejście, jeżeli wiedziałeś co robisz, pewnie mogłeś tą grę skończyć w około 20 minut. Także to były właśnie takie fajne czasy. Dzikie trochę. Dzikie czasy. No i ostatnia, przedostatnia, słuchajcie. Strona Barbarian. Dwie części Barbariana się pojawiły. Bardziej znana jest druga część, Barbarian 2, gdzie mieliśmy dwóch walczących ze sobą mięśniaków. To była w ogóle fajna gierka. Elementem znamiennym tej gry, który pierwszy raz zobaczyłem coś takiego w ogóle w grach komputerowych, było to, że można było wykonać cios zza pleców i odciąć przeciwnikowi głowę. Jeżeli ten cios wszedł, to podobnie jak wiele, wiele lat później w Bushido Blade na PlayStation można było skończyć walkę tylko jednym ciosem. Nie trzeba było zabierać przeciwnikowi całej energii. Jeżeli odcięło się tą głowę, przychodził taki zielony ludek, na którego ja mówiłem żółw, brał to ciało, kopał tą głowę poza planszę i odsuwał to ciało. Pamiętam, że pierwszy raz, kiedy zobaczyłem to, a było to dość, to było na pierwszej kasecie, jaką miałem tak naprawdę na Commodore. Byłem zszokowany, że coś takiego w grach komputerowych jest, że komuś odcinasz głowę, tam nawet chyba krew tryskała, ile dobrze pamiętam, która była chyba czarna, bo wtedy to ten Commodore miał tych kolorów niewiele, ale że w ogóle odcinasz mu głowę, to było niesamowite. I Barbarian był, można powiedzieć, takim, nie wiem czy pierwszą, ale jedną z pierwszych bijatyk jeden na jeden. Można było grać oczywiście w dwie osoby, można było grać w jedną osobę, gdzie pokonywało się kolejnych typów i szło się przez kolejne jakby plansze. Natomiast sama idea polegała na tym, że walczyło ze sobą dwóch wojowników. Oni mieli energię przedstawioną przez takie czerwone kropki, a po dwóch stronach pod tymi kropkami były takie jakby kolumny, na których były owinięte węże. Jeżeli zadałeś przeciwnikowi cios, to ten wąż jakby zjadał tą jedną kropkę, czy tam pół kropki, i to była energia. Później zostanie to zastąpione oczywiście paskami energii, ale Barbarian wykorzystywał właśnie takie kropki. Bardzo fajna gra. Natomiast pierwsza część Barbariana to była taka gra
nie wiem, jaki, nie wiem, czy mogę powiedzieć platformowo-zręcznościowo-przygodowa, może tak. Bo nie dość, że trzeba było unikać przeciwników, iść tutaj w tym wypadku, no labirynt się składał, można było iść w prawą i lewą stronę, to jeszcze trzeba było wykonywać jakieś tam zadania po drodze, żeby dojść do końca. I ponownie mamy tutaj upitoloną mapę przez jakiegoś gościa, pana M. Szeniawskiego. I mamy znowu, zobaczcie, gramy sobie i tutaj... Tu już jest lepiej to zrobione, z tego względu, że ta kółko z tą kropką oznacza wroga, więc od razu wiedzieliśmy, że tutaj gdzieś czai się wróg, mogliśmy się na to przygotować. To tak w kontrze do tej bezsensownej całkowicie mapy do Aliens. Także tutaj ktoś się naprawdę postarał, tutaj mamy łuk, jak widzicie, smok, tarcza, czarownik. No i mamy też tutaj informacje, legendę, tak? Tutaj była na przykład zapadnia, czyli tu była zapadnia, spadający kamień, zapadnia lub spadający kamień, czyli na przykład tutaj. No i oczywiście pytanie, jak powstawały te mapy? Jak to w ogóle możliwe, że ktoś tą mapę rysował? Większość gier na Commodore nie miała płynnego scrollingu. Polegało to na tym, że jeden taki kwadracik to był jeden ekran zazwyczaj. Tutaj nie wiem, czy było na pół podzielone, czy tam był cały ekran, chyba cały. To był jeden ekran i przechodziłeś w ten sposób, że dochodziłeś do krawędzi ekranu i ładował się kolejny ekran. I znowu dochodziłeś do krawędzi ekranu i ładował się kolejny ekran. Także po prostu był on przerysowywany ekran po ekranie. Tak jak... No po prostu powstawała cała mapa, tak? Rysując ekran po ekranie. Oczywiście osoba, która to robiła, musiała przejść całą grę, wszystkie zakamarki gry sprawdzić, ginąć miliard razy, żeby sprawdzić, że tutaj spadniesz na przykład do wody, tak? Ale tak to właśnie te mapy w ten sposób powstawały. Z drugiej strony mamy Airwolfa. Nie wiem, czy to ta gra, ale Airwolf to był taki słynny serial w latach 80. o takim super śmigłowcu. Takich seriali było dużo, bo był samochód, to był Knight Rider, była motorówka, to był Grum w raju, to trochę później się pojawiło i był właśnie jeden z takich, był MacGyver, to wiadomo. Ale Airwolf był właśnie o takim super helikopterze i to był taki serial w stylu drużyny A, czy tam bardziej, może nie drużyny A, ale bardziej Knight Ridera, tak? Że jakieś tam były problemy i oni zawsze tym helikopterem na końcu. I chyba Airwolf, nie wiem, czy to jest właśnie gra o tym, bo czasami te nazwy mogły nie być prawidłowe, ale chyba tak, że latało się helikopterkiem. I tu mamy, zobaczcie, też ciekawą rzecz, bo grę zaczynaliśmy tutaj, jak rozumiem. I tu mamy Spectrum, a tu mamy na C64, czyli były to jakby dwie różne zupełnie gry. Nie do końca wiem, znaczy rozumiem, że tu zaczynaliśmy, tak? Tu trzeba było lecieć, wlecieć tutaj. I tak nie do końca wiadomo było, co trzeba było zrobić, bo tu mamy na przykład jeden, tak? I co oznacza jeden? Co ja tu miałem zrobić? Strzelić? Co zrobić? No jeżeli to dwa, trzy, chyba że tak trzeba było, ale tu też mamy dwie trójki, tu i tu. Nie do końca było to jasne, jak na Spectrum grać. Gra się szybko nudziła, bo nie wiadomo, co było zrobić, nawet z mapą. Natomiast na C64 było to jakby trochę prostsze. Zaczynaliśmy tutaj, było strzelać, tu trzeba było przelecieć, tu zebrać jakiegoś ludka. No brak w ogóle legendy w mapie jest potwornym problemem, bo nie do końca wiemy. Oczywiście twórca wiedział, co znaczy na przykład R i jakaś tam platforma, nie? Ale no my tak... No nie bardzo żeśmy wiedzieli, nie byliśmy za bardzo ogarnięci, co czy była litera R, od czego to był skrót. Nie wiadomo. Rozrywać? Nie wiem. To jest właśnie ten problem. Nie wszystkie te mapy były dobrze przemyślane. I ostatnia mapa. Pierwsza gra to Cybernoid. Bardzo lubiłem Cybernoida, grałem w to na C64. Gra była dosyć trudna, ponieważ wymagała ona w zasadzie perfekcyjnego runu przez wszystkie mapy. Jedno dotknięcie przeciwnika i niestety ginąłeś. Doskonale pamiętam, to była pierwsza mapa. Zaczynało się tutaj właśnie, tu trzeba było przejść, to i do drugiej mapy. Jak widzicie, mapy były trzy i to jest podobny przykład gry jak Rick Dangerous. Jeżeli wiedziałeś, jak zrobić, rozkminiłeś sposób, mogłeś tą grę skończyć pewnie w jakiejś
10-7 minut. Jeżeli nie wiedziałeś, no to metodą prób i błędów męczyłeś się z kolejnymi ekranami, bo tutaj też, jak widzicie, cała mapa jest podzielona na ekrany. I to właśnie też była taki typowa gra z Commodore, że miałeś ekran, przechodziłeś i był kolejny ekran z jakimiś tam przeciwnikami, coś trzeba było usunąć, unikać, tak? Także bardzo fajna rzecz, tu mamy nawet, widzicie, mamy no, legendę, amunicja, miny, pistolet, start, koniec, świetnie. Muszę sobie zagrać w tego Cybernoida, dosyć dużo w niego grałem, wiem, że potem był jeszcze Cybernoid 2, aczkolwiek nie były to gry, które kiedykolwiek skończyłem, bo one były, tak jak mówię, dosyć trudne. No i po prostu w którymś momencie odzywała się we mnie frustracja i wyłączałem Commodora i na razie. A z drugiej strony mamy Batman. Nie. Batman? Ciężko powiedzieć. No Batman. Jest tu na wielki napis Light. Nie wiem, co on oznacza. Szczerze mówiąc, nie wiem, który to jest Batman. Czy to jest, bo Batman filmowy na Commodore składał się z kilku poziomów, które każda oferowała troszkę inną mechanikę. Był motyw, że chodziło się Batmanem z widokiem z boku. Potem było coś takiego, że się jechało samochodem i używało się linki, która przyczepiała się do lamp stojących na rogu. Dzięki temu mogliśmy skręcić o 90 stopni. Była też gra w pewien sposób logiczna, gdzie używając różnych preparatów próbowaliśmy rozkodować, czego użył Joker do Smilexu. I chyba jeszcze jakieś tam inne były. Chyba się też tym samolotem latało i rozwalało się Batplane, to się nazywało chyba? Rozwalało się balony, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy to jest to, czy to jest właśnie pierwsza część Batmana, czy ten pierwszy poziom Batmana, który dział się w tej fabryce. Ciężko mi powiedzieć, bo szczerze mówiąc nic mi to zupełnie nie mówi. Natomiast może tak, może to właśnie było to. I też mamy, jak widzicie, mapę. Problemem jest jednak tutaj to, że nie jest podzielone na ekrany, więc do końca też no, nie było to proste, żeby przejść. Dobra, nie przedłużając, przejdźmy do końcowej strony tegoż szalonego czasopisma z lat 80. Dobra, numer specjalny Bajtka, słuchajcie. Nie ma niestety napisu, nie ma informacji na temat nakładu, niestety. Szkoda, nie dowiemy się, ile było. Natomiast zobaczmy, czy to jest ten Batman. Tak, to jest ten Batman, czyli to jest pierwszy poziom Batmana chyba, który dział się w tej fabryce, gdzie wrzucało się typa, który zostanie potem Jokerem. Tak, 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 tak. No i mamy jeszcze tutaj rady pokerzystów. To było w ogóle ciekawe, bo to były jakby fragmenty kodu, które wpisywaliśmy sami w tym wypadku na przykład chyba w Commodore, w Basicu, i one dawały jakieś nam efekty. Nie do końca było wiadomo, czy tutaj chyba chodziło o nieśmiertelność, tak mi się wydaje. Można było używać jakichś tam loaderów do gry i wtedy wpisywać te wartości. No i były takie typowe tipsy, tak? Czyli na przykład Mermaid Madness. W wersji na Commodore nieśmiertelność uzyskujemy wciskając klawisz Control. Zmienia się wtedy kolor ramki. Albo tutaj macie Rambo rozwiązanie, Rambo 3 rozwiązanie. Jeżeli chcesz przejść i miałeś prawo, 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 góra, 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 weź i użyj strzału, strzały, góra, prawo, prawo, weź apteczkę i odnów siły i tak dalej, i tak dalej. Do tego jeszcze wrócimy, bo to będzie się pojawiało w każdym niemal top secrecie. Dobra, i tutaj wszechstronna i do tego kolorowa LC10 Color. Wow. I to jeszcze w markach cena, zobaczcie. LC10 Color. 490 marek, bo wtedy jeszcze jakby, wiecie, nie wiem, czy oni to... No tak, w markach jest. A tutaj mamy... Nie rozumiem dlaczego. LC10 kolor 490 marek, a LC10 tylko 350 marek. What the fuck. Nie wiadomo, o co tu chodziło. Chryste Panie. Dobra, jedziemy z drugim numerem, czyli tak naprawdę z numerem numer 1. Jak widzicie, nie są to żadne przedruki, to są oryginalne top secrety z tamtego
okresu, cena 5000 zł. Ile z Was by było dzisiaj stać, żeby wydać na taką fajną gazetkę 5000 zł? Dobra, jak widzicie, nie jest on w najlepszym stanie. Nakład 105 tysięcy egzemplarzy. Dzisiaj mokry sen każdego wydawcy czasopisma, żeby sprzedał się w tak potwornej ilości egzemplarzy. 105 tysięcy, słuchajcie, masakra, masakra. No i to był jakby pierwszy numer, tak? To był pierwszy numer, który prawdopodobnie po tym, jak chwycił numer zerowy, gdzieś tam ta redakcja postanowiła wydać właśnie jakby czasopismo oparte tylko i wyłącznie o gry. I teraz ciekawostka. Pierwszy Top Secret, który pojawił się, żeby Was nie skłamać, nie wiem, czy tu mamy rok wydania, ale chyba 90 rok albo 89 jeszcze, nie pamiętam, znaczy nie ma napisane, więc pewnie tutaj tej informacji nie znajdę. Nie wiem. To było pierwsze moje zetknięcie z grafiką z Amigi. W tamtych czasach miałem Commodore ja i nigdy więcej. Potem zaczęły się Commodore pojawiać u moich kolegów, u Zbyla, u Warka, Piotr miał Atari, Mariusz miał Spectrum, pojawiały się te komputery 8-bitowe, ale Amiga była jakby w sferze marzeń. My żeśmy z tych czasopism, czy tam z Bajtka, ale głównie jeżeli chodzi o gry, z czasopism Top Secret, dowiedzieli się, że istnieje coś takiego jak Amiga, która oferuje absolutnie fantastyczną oprawę, do której Commodore w tamtym czasie no, nie miało wręcz startu. Możecie się śmiać lub nie, ale ja byłem tak zafascynowany w tamtym. Myślę, że to był moment, w którym zacząłem się interesować grafiką. Ja tak bardzo zacząłem interesować się, czy tam tak bardzo mnie jarała ta grafika na Amidze, bo ja marzyłem, za całe życie marzyłem o Amidze. No może nie całe, ale przez całą podstawówkę marzyłem o Amidze i nigdy to marzenie się nie ziściło, bo z Commodore od razu się przesiadłem na peceta, ale przez podstawówkę, przez kilka klas, nie pamiętam, do 6., 5., nie pamiętam, ja marzyłem, chorobliwie marzyłem o Amidze i może się to wydać żałosne lub nie, ale w tamtym czasie ja potrafiłem godzinami siedzieć z lupą i oglądać te screeny z Amigi. Mnie to fascynowało, jak to wygląda. Commodore nie miało takiej, nie miało startu w ogóle do tego. Nawet tutaj ten malutki obrazek z Hot Roda, z Cadillaciem, no to wyglądało, to był dla mnie fotorealizm w tamtym czasie. Do tego jeszcze wrócimy nie raz, ale to było właśnie niesamowite jak dla mnie, niesamowite. No dobra. MicroProse po polsku. Chodziło chyba o to, że niektóre gry pojawiały się w języku polskim, o ile dobrze pamiętam. Czy jak? A nie, to jest w ogóle jakby historia MicroProse. A widzicie, dawno tego nie przeglądałem, także... No i tutaj mamy, zobaczcie, grafikę z Amigi właśnie, nie? To jest Hot Rod na przykład. No wyglądało to niesamowicie, nie? Jak na to się patrzyło. Gdzie tam, panie Commodore? I tutaj mamy pierwsza recenzja Technocop i mamy porównanie ZX Spectrum i Amiga. Chryste Panie, na ZX Spectrum jakieś nie wiadomo co, no też tutaj jakość tego zdjęcia troszkę nam uniemożliwiała ogarnięcie, co na nim tak naprawdę jest, ale Amiga, ja pierdzielę, tutaj kres, tutaj dłoń, która wyglądała normalnie lepiej niż prawdziwa, nie? No to ja tutaj, wiecie, miałem taką lupę, to chyba była lupa tak zwana numizmatyczna, była taka kwadratowa na takich nóżkach. Ja wtedy tą lupę sobie stawiałem, ja sobie podziwiałem tutaj, co tu na tym obrazku jest, jak to w ogóle wygląda. Ja tam marzyłem, słuchajcie, w marzeniach, jak to się grało, nie, że chodzę tym ludzikiem i ich rozwalam i zamieniam ich w krwawe miazgi. Wiem, że to jest takie trochę dzisiaj może żałosne, ale wtedy tak było, marzyło się o tym. I się właśnie nawet w oparciu o jeden screen dopowiadało się całe w ogóle, co w tej grze się dzieje. No i oczywiście o ten opis, nie? Że tu na przykład samochodem jeździsz. O Chryste Panie, nie dość, że strzelasz, rozwalasz na miazgę jakichś typów i masz na pół ekranu rękę, faprękę, to jeszcze samochodem jeździłeś. Panie, to było niesamowite, niesamowite. No i tutaj mamy Hot Rod. No i tutaj właśnie też było porównanie, nie? Commodore, Amiga. Commodore, no słabo to wyglądało niestety na Commodore, kiedy już się zobaczyło, jak wyglądają screeny z Amigi, to już było w ogóle, no nie, w ogóle nie było żadnego porównania, tak? No i tu mamy tego Batmana, o którym Wam mówiłem,
I to jest chyba dokładnie ten Batman, który był w zerowym numerze, a może nie. I to jest właśnie ten ta minigierka. Nie jest to grafika ZX Spectrum, jest źle podpisane, jest to za Commodore. Można to poznać po tym, że jest więcej kolorów. ZX Spectrum nie miał tylu kolorów. I tutaj polegało to na tym, że dopasowywało się różne elementy, żeby dojść do tego, jak powstał chyba Smilex, o ile dobrze pamiętam. I tu mieliśmy procentowo, ile się udało. No w każdym razie, to był właśnie ten Batman The Movie, to się dokładnie nazywało. 89 rok. Kurde, ja zawsze myślałem, że pierwszy Batman, ja pamiętam, słuchajcie, bo byłem w kinie na pierwszym Batmanie z rodzicami i to była scena, która mi się przypomina jak 89 rok, ciemno już, bo to było zimą, wali śnieg, a my idziemy do kina na Batmana. I pamiętam jeszcze do dzisiaj, wychodzimy z Batmana i sprzedawali gadżety z Batmana. I moja mama mi kupiła w takim pudełku, które wyglądało trochę jak na kanapki, takie pudełko, i w środku były rękawiczki, tutaj ze znakiem Batmana, takie wiecie, najbardziej chamskie, chińskie, czopka, totalnie zwykła czopka ze znaczkiem Batmana i szalik ze znakiem Batmana. I ja to pudełko jeszcze gdzieś mam, bo ono było jakby ze wszystkich stron były różne fotosy z filmu, to było z takiego plastiku, to był plastik, no. No i pamiętam, zawsze mi się wydawało, że jak idziemy na to, tak dzisiaj po latach, tak mi się jakoś tam to utrwaliło, że jak idziemy na tego Batmana i ten śnieg wali, to jest właśnie ta, przypomina mi się zawsze ta scena, jak zabili rodziców Bruce'a Wayne'a. To też tak było, że tam mrocznie, czy tam deszcz padał wtedy, a ja właśnie wtedy to śnieg padał. Fajny, fajny, fajny klimat. Ja oglądałem tego Batmana. Aczkolwiek zupełnie nie pamiętam z tego kina. Potem oczywiście Batmana na wideo oglądałem pirackiego, ale no to był spory hit, powiem wam. Ten pierwszy Batman był potężnym hitem, potężnym. No w każdym razie, tak to było. License to Kill, czyli kolejny Bond tutaj gra i ponownie, słuchajcie, mamy porównanie. No tutaj może nie jest Amiga, to jest Atari ST, Commodore. Atari ST. Wow. A tu była Amiga, ale tutaj na tym obrazku nic nie było widać, nie? Ale tutaj. Wow. Masakra. A to mamy War in Middle Earth. Lords of the Rings. Nie pamiętam zupełnie tej gry. Nie wszystkie gry grałem, niestety. Albo grałem, a nie pamiętam. F-18 Hornet. To było też ciekawe, że w latach 80. 88 rok. Dużo było produkcji na komputery 8-bitowe, które były symulatorami lotu. Wydaje się to wręcz absurdalne, ale właśnie były takie symulatory. I właśnie był A18 Hornet, był Infiltrator. Dużo takich gier właśnie w formie symulatorów lotów. Zresztą ogólnie symulatory były bardzo, bardzo w tamtym czasie popularne. Card Shark. Grałem w tą grę. To jest gra w pokera, w której mogliśmy grać z Reaganem i z Gorbaczowem. I z Margaret Thatcher. Fajne to było, bo zdjęcie jest właśnie z Commodore. No to na tamte czasy taka oprawa na Commodore to było, że postać, masakra, nie? No i to było ogólnie, grało się w to. Grałem nawet w to sporo. Chyba na tej grze się nauczyłem grać trochę w pokera, czy przynajmniej zasad. Natomiast grało się, grało. Tylko ja miałem wersję. Bo to jest wersja dyskietkowa. W wersji dyskietkowej mogłeś sobie wybrać, z kim chcesz grać przy stole. Natomiast w wersji na kasecie były dwie części, znaczy one w cudzysłowie dwie części. Jedna część miałeś te trzy postacie, czyli Gorbaczow, Margaret Thatcher i Ronald Reagan, a w drugiej części miałeś te trzy postacie i sobie włączałeś. Nie mogłeś ich miksować. Mogłeś mieć albo te, albo te. Tak to wtedy było. No. Takie były ciężkie czasy. Power at Sea. Zupełnie nie pamiętam, co to jest, ale też jakiś pewnie symulator łodzi podwodnej, jak widzę. No i jak mówię, tych symulatorów wychodziło sporo. The Eidolon. W to grałem, ale to już nie pamiętam tego. Eidolon to była jedna z pierwszych gier, która oferowała, znaczy może nie pierwsza, ale jedna z pierwszych gier, która oferowała widok z oczu. Coś mi się tak kojarzy.
To nie było tak płynnie jak w Doomie czy w Wolfensteinie, tylko tam był przeskok, tak? Tam był przeskok i obrót co 90 stopni, tak? Także ale to właśnie był jedna z takich gier, które pokazywały widok z pierwszej osoby. 86 rok. Lucasfilm to zrobił. O. Tipsy i triki. Cała masa różnych, tutaj już w pierwszym numerze się pojawiły właśnie te słynne tipsy i triki, czyli jak zdobyć nieśmiertelność i tak dalej, jak przejść, czy jakiś tam przeskoczyć poziom, czy jak są jakieś kody do gier. A tutaj jest, słuchajcie, pierwsza gra, 85 rok, Bruce Lee, to już wiemy, 85 rok to pierwszy raz, kiedy zetknąłem się z Commodore, czyli ja musiałem mieć Commodore w 86. Pierwsza gra, którą kiedykolwiek widziałem na komputerze, Bruce Lee. Przybywam do mojego wujasa, który tak naprawdę mieszka blok w blok teraz, gdzie ja mieszkał, bo już nie żyje. Oni mieli syna Darka i córkę Anetę i słuchajcie, on już miał Commodore. On nie wiem skąd, no, wujas był ogólnie zawsze dobrze ustawiony, że tak powiem. I on miał właśnie Commodore. I przychodzę do niego, miał jeszcze taki monitor, który wyświetlał tylko dwa kolory, zielony i czarny, czy tam odcienie zieleni, coś takiego. I pierwszą grą, którą odpalił, którą widziałem kiedykolwiek, był właśnie Bruce Lee. To był dla mnie w ogóle szok, bo nie dość, że gra opowiadała o bohaterze idolu mojego dzieciństwa, jak i wielu, czyli Bruce Lee. Gra była na dwie osoby i miała możliwość albo grania przeciwko sobie, albo możliwość kooperacji, bo gra polegała na tym, że mieliśmy Bruce Lee, który zbierał, nie wiem, klucze czy lampiony, ciężko mi powiedzieć, co to było. Na planszy był jeszcze Zorro, który był sterowany przez komputer. Zorro, ninja, kurna, Zorro. Ninja, który był sterowany przez komputer i grubas, który się nazywał chyba Sumo i który mógł być sterowany albo przez komputer, albo przez gracza z drugim joystickiem. I można było albo razem walczyć, Bruce Lee kontra Sumo, czy tam Bruce Lee kontra Ninja i Sumo, albo można było grać wspólnie i Bruce Lee i ten grubas cały czas lali tego biednego ninja. Tak to było, słuchajcie. To była pierwsza gra, którą kiedykolwiek na komputery widziałem. Niesamowite. Aż mi się wydawało, że to było wcześniej niż 85, ale pewnie tak. No i to był moment, w którym zacząłem rodzicom wiercić dziurę w brzuchu, że też chcę swój komputer, więc mój komputer był w 86 roku kupiony. No. Czyli miałem 7 lat, nie 6. To już się wyjaśniło. Masakra. Ile to lat temu. I to jest kolejny przykład gry Bruce Lee, który, jeżeli wiedziałeś jak przejść, ja chyba nawet na streamie przeszedłem całą grę, można było ją przejść w jakieś 15 minut, jeżeli wiedziałeś, co robisz. Jeżeli nie wiedziałeś, to podobnie trochę jak w Ricku Dangerousie, metodą prób i błędów musiałeś kombinować, gdzie przejść i jak przejść. Chociaż Bruce Lee nie był aż taki trudny. Co ciekawe, pojawił się też remake tej gry. To już kilkanaście może lat temu pojawił się remake gry Bruce Lee, już z taką lepszą grafiką, nadal to była grafika dwuwymiarowa, ale z lepszą jakby oprawą, ale to już nie było tego klimatu. Powiem Wam, że ten klasyczny Bruce Lee, gdzie ten ludek składał się tam z 20 pikseli, to był niesamowity. Uwielbiałem Bruce Lee. Do dzisiaj lubię w niego grać. Czasami jest tak, że jak zgrywam jakieś materiały retro, jest Bruce Lee, to jest tak jak za Netherworld. Jak odpalę, to muszę go skończyć. Nie to, że rzucę, że przejdę kawałek i zostawię. Nie, muszę tą grę całą przejść. Nie wiem, mam tak z kilkoma grami, między innymi właśnie z Bruce'em Lee. Karnow. Tutaj jest, mamy całą mapę, ale opis jest tutaj z drugiej strony, ale to ponownie mamy tutaj jakby pokaz tego, jak te mapy były właśnie rysowane. Natomiast chcę Wam tutaj przeczytać opis do Karnowa, stworzony przez jakiegoś Waldiego, przynajmniej początek. Co to za gruby rusek, pijaczyna w czerwonych kalesonach? Czy to nie Lipkin, ten Utracjusz i Obibok? Nie, to Karnow, najgroźniejszy z nich wszystkich. Patrz, jaką ma wnerwioną minę. Pewnie znowu przegrał w karty, lepiej zejść mu z drogi. Kto wie, jakie czary odprawia i kogo zechce nimi potraktować. I to właśnie były takie sposoby wprowadzenia gracza w grę, bo tak jak mówię, nie było instrukcji. Większość osób miała piraty, więc nie wiadomo, o czym był Karnow, tak? No ale to właśnie na tym polegało.
Trzej Muszkieterowie. Nie grałem, aczkolwiek zawsze mnie ta gra interesowała, bo miała świetną oprawę jak na Commodore. To była taka typowa gra przygodowa ze screenami. Nie wiem, czy trzeba było wpisywać prawdopodobnie z palca, co tam chcieliśmy zrobić, ale właśnie tego typu rzeczy się pojawiały. Battle Chess. Battle Chess. Battle Chess to wersja szachów. Grałem w to na Commodore. Chryste Panie, na Commodore. Jak komputer zaczął myśleć, to można było jajo znieść. Natomiast to, co odróżniało to od innych szachów, to to, że Battle Chess miał ruchome figury. To znaczy, każda figura była animowana. Jeżeli kliknęliśmy na przykład pionem, żeby szedł do przodu, no to ten pion faktycznie szedł sobie do przodu. Jeżeli dochodziło do zbicia którąś figurą, włączała się taka krótka animacja. Figury stawały naprzeciw siebie i w tej animacji była pokazana ta walka, jak jeden przeciwnik drugiego pokonuje. I sama idea Battle Chessa przez długie, długie lata będzie ciągnięta wraz z innymi szachami. Między innymi dzisiaj bardzo mało pamiętany Star Wars Chess, czyli szachy z Gwiezdnych Wojen, gdzie mieliśmy postacie z Gwiezdnych Wojen i również mieliśmy te animacje walczących postaci ponownie jak Battle Chess, gdzie pionami były R2-D2, królem był oczywiście z jednej strony Vader, z drugiej strony pionami byli szturmowcy i również te walki były. Mnie to zawsze fascynowało i pamiętam, że grałem może nie w Battle Chessa, ale w tę Star Wars Chess, żeby zobaczyć wszystkie te animacje, bo inna była animacja, kiedy biłeś pionem R2-D2 szturmowca, a inna animacja była, kiedy biłeś pionem szturmowcem R2-D2. To były zupełnie dwie różne jakby, dwa różne filmiki. Dlatego mnie to tak niesamowicie fascynowało i chciałem właśnie te wszystkie animacje obejrzeć. Co gra miała do zaoferowania? The Last Ninja. Nie wiem, który to jest. Tak, to jest ten. The Last Ninja to była też jedna z pierwszych gier na Commodore, jakie grałem, ponieważ była na pierwszej kasecie, którą posiadałem. Gra koszmarnie trudna, oczywiście jak nie wiedziałeś co zrobić. Po pierwsze była bardzo trudna walka, ponieważ gra była w rzucie izometrycznym i ten rzut izometryczny był bardzo, bardzo mylący, bo gdy chciałeś coś podnieść, nie musiałeś, to było tak, że nie mogłeś stać naprzeciw przedmiotu, czyli tak jak ci się wydawało, tylko jakoś tak dziwnie gdzieś z boku, tak żeby jego ręka dotknęła przedmiotu. To było totalnie, totalnie dziwne. Gra była mega trudna i większość tych przeciwników na początku po prostu się omijało. W którymś momencie zbierało się, tutaj są kule dymne. Kulą dymną trzeba było uśpić smoka. I tego smoka też trzeba było, tych kul miałeś chyba trzy. I tego smoka musiałeś uśpić w taki sposób, że w rzucie izometrycznym trzeba było w niego trafić, co było naprawdę mega, mega trudne. Jeżeli trzy razy ci się nie udało, no to niestety game over, musiałeś zaczynać grać od początku. Był tutaj też słynny ekran ze skokiem przez błoto po takich kamieniach. I to się udawało tylko w jeden sposób przejść. Kiedy stałeś w odpowiednim miejscu jako punkt startowy i potem tylko trzymałeś joystick i chyba fire i chyba na skos do dołu. I wtedy przeskakiwał po tych kamieniach chyba trzech czy tam czterech i to się udawało. Ale to się udawało raz na 500 razy, także... No i potem były kolejne jakby widzicie części tego Last Ninja, tak? Jakby... Natomiast powiem Wam, że była wersja dyskietkowa i była wersja na kasetach i wydaje mi się, że ta wersja kasetowa w momencie, kiedy przeszedłeś tutaj za smoka, to ona się kończyła, bo to był jakby tylko jeden epizod na kasetę nagrany, a może nie, już nie pamiętam, ale chyba tak. W każdym razie Last Ninja dla mnie absolutny hicior z niesamowitą muzyką i mówię to z pełną świadomością, że mówię o grze na Commodore z muzyką, która zapadała w pamięć. Masakra. Świetny tytuł, ale mega trudny. Nigdy mi się nie udało Last Ninja przejść. Pewnie dlatego, że ta gra była jakaś totalnie, totalnie w ogóle... Pewnie jakbym wiedział, jak przejść, no to bym to przeszedł. Natomiast jeszcze wspomnę, że dlaczego się omijało przeciwników. Bo każdy przeciwnik był na tyle ciężki, że zabierał ci 3/4 energii, zanim go zdołałeś pokonać. Polecam sobie zobaczyć. I było też tak z przeciwnikami, że bardzo trudno ich było ominąć, bo oni poruszali się trochę szybciej niż ty i byli strasznie upierdliwi, że ci zagradzali drogę, że nie mogłeś się ruszyć i ci kopa sprzedawali i kopa i kopa i ty próbowałeś ich wyminąć i oni znowu do ciebie podbiegali z przodu i kopa.
Masakra, masakra. Wow. Tu mam jakąś grę Run for it. Ktoś tu się postarał. Zobaczcie, jaką mapę przygotował. Ponownie nie mamy tutaj legendy. Nie mamy legendy, więc tajemnicze W, X było nie wiadomo czym tak naprawdę. Nie do końca wiadomo było, z czym to jeść, ale to właśnie przykład kolejnej mapy. No i mamy jakieś reklamy, jak widzicie. To tajemniczy, przerażający i fascynujący świat. Świat gier komputerowych. Samotnie w nim zginiesz. Top Secret podaje ci rękę. No i tu mamy jakiś taki mini felieton na temat grania w gry. Dobra. Pierwszy numer mamy za sobą, drugi numer 5000 zł. Musimy trochę przyspieszyć, bo ten film strasznie długi. Tu mam się niestety już rozkleiły strony. Wybaczcie za to. No ale tak niestety czasami jest. Myśli zaprogramowane. Rozmowa z Piotrem Kucharskim, współwłaścicielem firmy Computer Adventure Studio w Bochni. Czym się zajmował Piotr Kucharski? Pewnie jakieś gry robili. Ale zupełnie nie wiem, co oni tam upitolili. Operation Wolf, jeden z pierwszych celowniczków, słuchajcie. Oczywiście on wyszedł też na Commodore. To było trochę tak, że kamera przesuwała się z lewej do prawej, czy z prawej do lewej i się strzelało do wyskakujących żołnierzy. Całkiem fajna rzecz. Koszykówka to mnie zupełnie nie interesowała. Tu mamy znowu Nieśmiertelniec. Mermaid Madness, to już wiemy z poprzedniego numeru, że naciskając Ctrl uzyskiwało się nieśmiertelność, a ramka zmieniała kolor. Grałem w tą grę, sterowało się tutaj chyba takim nurkiem, czy tam nie nurkiem, tą syreną. I działa się to właśnie pod wodą, ale fajna gierka była. 87 rok, ale już nie pamiętam zupełnie tego. Defender of the Crown. Tytuł, który posiadałem na Commodore, już jak miałem do niego stację dyskietek. Gra, która zrobiona przez CinemaWare, robiła niesamowite wrażenie oprawą. Nieważne, czy grałeś oczywiście na Amidze, to ta grafika była w ogóle już absurdalnie dobra, ale na Commodore oprawa robiła niesamowite wrażenie. Mam też Defender of the Crown na CDI i to jest ta wersja, która była na Amidze i ostatnio sobie odpaliłem i mówię, kurde, jakie to jest dobre. Natomiast niesamowity tytuł, strategiczny, no i były tam elementy zręcznościowe, chyba najbardziej słynny to pojedynek na kopie podczas turnieju, gdzie jechaliśmy jakby z oczu, było widać, że jesteśmy rycerzem, tu trzymamy kopię w ręku i z drugiej strony jedzie rycerz. Nigdy mi się takiego pojedynku nie udało wygrać, bo tam trzeba było tą kopią jakoś w tarczę celować, coś tam, jakieś takie cuda, nigdy mi się tego nie udało przejść, ale absolutnie fantastyczna gra. Która pewnie w to było grane, kiedyś się pojawił, bo ja, tak jak mówię, mam wersję na CDI. Spy vs. Spy, czy tam, jak mówiliśmy w latach 90., Spy vs. Spy. To była ciekawa gra, była ona stworzona na dwie osoby. Mieliśmy dwóch szpiegów, białego i czarnego. Grało się w to na dwie osoby, ekran był podzielony na pół, jak widzicie, na górze był jeden, na dole był drugi i polegało to na tym, że trzeba było zebrać, nie pamiętam akurat czy w trzeciej części, ale w jednej z części trzeba było zebrać części rakiet, żeby uciec. Natomiast jeden drugiemu przeszkadzał i zastawiał pułapki. Można było zbierać różne przedmioty, tu jak widzicie na dole, i na przykład wykuć przerębel, tak, i jakoś go ukryć. I na przykład biały myślał, że coś tam jest i patrzył i wpadał do tego przerębla. Bardzo fajna gra, którą niestety psuło to, że obydwie postacie od razu były widać na ekranie, więc gdy graliśmy w to z Piotrem, no to wiadomo, że jeden widział, co zrobi drugi, więc to było trochę takie dziwne. Ale gra oferowała naprawdę fajną rozgrywkę. Były chyba cztery części, o ile dobrze pamiętam. Natomiast no, fajne było to, że zawsze robiło się na złość temu drugiemu, tak? No i trzeba było zebrać. Nie pamiętam tylko, czy w tej części trzeba było zebrać. Tak, jedynym ratunkiem jest wysłanie pojemników w kosmos przygotowaną już do tego celu rakietą. No właśnie, trzeba było zebrać fragmenty rakiet, żeby czy tam on uciekał, czy wysyłał. Natomiast bardzo fajny pomysłowy tytuł. Agent USA, nie pamiętam co to jest za gra, jedyne co kojarzę to, że chyba sterowało się kapeluszem na nogach. Możecie mnie sprawdzić na YouTubie, czy mówię prawdę. Chyba coś takiego to było. Pitfall 2, no to jest wiadomo, klasyk absolutny, zdjęcie z Atari XL. Tu mamy tą pierwszą część Barbariana,
Tu mamy nawet mapę do tego, jak widzicie. No i Dunderhead, o którym już mówiliśmy wcześniej, to już nie będę kolejny raz tego samego opowiadał. Test Drive, co ciekawe, pierwsze dwie części Test Drive'a pojawiły się na Commodore C64 i dało się w to naprawdę grać. Oczywiście nadal był widok z kabiny, z kierownicą, co w ogóle było, panie, jaka to była oprawa, że tu kierownicę widać. Co ciekawe, kierownica się nie ruszała. No właśnie, to było, dlaczego kierownica się nie ruszała? Prawdopodobnie był to za duży sprite, który wymagał zbyt dużej ilości pamięci Commodore, więc zamiast ruchomej kierownicy była taka biała kropka na kierownicy i ta kropka się ruszała, słuchajcie, ona się jakby przesuwała po tej kierownicy. Tak się wtedy z tym, sobie z tym radzili. Natomiast obydwie części te z drive'a działały na Commodore i ja w nie też sobie grałem. Dobra. Sir Fred. W to nie grałem, bo to pojawiło się tylko na Amstrada i na Spectruma. Miałem kumpla Mariusza, który miał ZX Spectrum, także miałem jakby dostęp do wszystkich 8-bitowych maszyn. Do Atari, Spectruma i właśnie Commodore, przynajmniej do tych, co się liczyły. Aczkolwiek Bolo nigdy nie miał chyba tego Sir Freda, także nigdy w niego nie zagrałem, koniec końców. I to mamy czasopisma komputerowe, ST Action i Crash. I to prawdopodobnie były czasopisma, na których nasi tutaj redaktorzy Top Secreta troszeczkę się tam wzorowali. Ciekawa gra Infiltrator. W wersji na dyskietki były dwie części, Infiltrator 1 i Infiltrator 2, ponieważ gra była na tyle rozbudowana, że nie sposób było zmieścić całości na kasecie. Na czym to polegało? Pierwsza część Infiltratora polegała na tym, że musieliśmy dolecieć helikopterem do bazy. I to był symulator. Odpalało się helikopter i faktycznie się leciało, tam chyba się strzelało do czegoś i to był Infiltrator 1. Natomiast gdy dolatywało się do bazy, wtedy sterowało się ludzikiem w rzucie izometrycznym, wchodziło się do budynków, przeszukiwało się szafki, szukało się różnych tam elementów, które były w tych budynkach i to jakby było zupełnie inna mechanika, tak? To był symulator, tutaj się chodziło ludkiem i tutaj to było nazwane jako Infiltrator 2. No i to było jakby osobno na kasecie nagrane, Infiltrator 1 i Infiltrator 2. Na midze, na dyskietkach oczywiście najpierw przechodziłeś część pierwszą, potem szedłeś do części drugiej. Fajne to było, bo tam można było szukać, na przykład przebierać się za strażników, robić zdjęcia. Bardzo fajna gierka, pamiętam, że ta druga część, mówię na tym Infiltrator 2, ale to był jeden tytuł, to właśnie tam, kiedy chodziło się po tym nie wiem, jakiejś tam bazie, czy tam jakimś obozie, było niesamowicie dobrą rzeczą. Altered Beast. Altered Beast jest uważany za jedną z najgorszych gier, która pojawiła się na Genesisa, tudzież Mega Drive'a, bo była ona dodawana też jako gra startowa do konsoli. Ogólnie to podobno nie wyszło za dobre. Ja jakoś Altered Beast nie grałem. Znaczy grałem chyba, ale już nie pamiętam. Nie będę mówił, że nie grałem, bo na pewno grałem, tylko nie pamiętam. F-14 Tomcat. A tu mamy właśnie nie symulator, tylko informacje na temat samego samolotu. Ciekawa rzecz. A nie, i mamy też grę. No proszę. Grałem w F-14. Też była niesamowita grafika. I tu były nawet, słuchajcie, animacje chyba. Bo o ile dobrze pamiętam, tutaj to się podnosił kokpit, tutaj to jak zginąłeś, to była taka muzyczka, oni tam nie chodzili, to był tylko screen, tak? Ale faktycznie te gry, symulatory na Commodore, one działały. Ja w nie grałem dopiero na stacji dysków, bo nie wiem, czy one na kasecie w ogóle by działały, czy to w ogóle miało sens odpalać to z kasety, ale na stacji dyskietek jak najbardziej. Oczywiście każdy z tych obrazków dogrywał się tyle, że można było jajo znieść, nie? Siedziałeś kilka minut i nagle po prostu ci się dogrywa, nie? Na przykład taki obrazek, jak zginąłeś. Fajne to było, fajne to były czasy. No dobra, Golf to nie będę nic mówił. Bismarck, nie wiem, nie grałem, aczkolwiek mamy tutaj Adolfa z Atari ST. Predator, to grałem, ale już nie pamiętam. Wspaniałe mięśnie Arnolda. No już wiesz, nie? Taki oglądasz Wspaniałe mięśnie Arnolda, aha, i nie wiesz, co zrobić z tym komentarzem tutaj. Ghostbusters, chyba Angry Video Game Nerd opowiadał o tej grze, że to taki syf straszny. Mi się podobało, szczególnie wersja na Commodore,
kiedy zbierało się duchy na tej mapie, jeździło się samochodem z widokiem od góry, łapało się te duchy strzelając tymi promieniami i wypuszczając pułapkę, tutaj jest ta pułapka czarna, ona tak do góry wystrzeliwała i łapała tego ducha. Jeżeli w którymś momencie te duchy jakby do tego środkowego budynku zmierzały, one coraz szybciej, kiedy one w końcu zaczęły tam dochodzić, pojawiał się ten wielki marynarzyk, który tak skakał przed drzwiami i trzeba było ludzikami przejść pomiędzy jego nogami, tam wskoczyć. No i chyba wtedy się gra kończyła, nie pamiętam już. Fajna gierka, ja tam lubiłem, chociaż taka trochę nudnawa, ale tam było fajne, że ten samochód można było, którym oni jeździli, można było do, jakby modyfikować, dorzucać nowe rzeczy, nowy tam do duchów ten odkurzacz, który je wciągał. Pamiętam, że oprawa była niezła, szczególnie jak tym samochodem się jeździło i to było tak od góry pokazane, to ten samochód był dosyć duży. No przynajmniej jak na Commodore, tak? Bo fajna gierka. Bombuzal. I ponownie mamy, zobaczcie, tu mamy fajnie pokazane różnice pomiędzy Commodore, gdzie Bombuzal był pokazany po prostu z rzutu z góry i wyglądało to jakieś badziewie, natomiast wersja na Amigę, zobaczcie, izometryczna, ładny ludzik kolorowy, a na Commodore czarno-białe jakieś badziewie. Dlatego Amiga, no to... No i tutaj mamy, słuchajcie, niekończące się szaleństwo. PC Engine, zabawa dla bogatych, znudzonych Brytyjczyków. Chociaż tutaj mamy chyba Nintendo. Matę do Nintendo, nie PC Engine. Chyba tak. A wtedy nikt na to nie zwraca uwagi. Czy to PC Engine, czy Nintendo. Oj tam, oj tam. Chyba, że to jest po prostu artykuł ogólnie o grach. Tutaj grają w Atlit na Nintendo. Chyba jedna z droższych gier dzisiaj w ogóle na Nintendo razem z tym, z tą matą. Jakieś w ogóle jakieś koszmarne pieniądze chyba kosztuje. No, ale tak to właśnie było, nie? Nintendo Entertainment System ma wymiary 2600 na 200 na 85 mm i waży kilogram 250 gram. W jednostce centralnej umieszczane są kasetki z grami. Sterowanie zaś odbywa się za pomocą oburęcznego prawie joysticka lub w bardziej wyrafinowany sposób za pomocą rozkładanej na podłodze maty. Wtedy jeszcze nie było coś takiego jak pad. Nie było coś takiego jak pad. Był prawie joystick. Do pasa był joystick. Ciekawie się to czyta. No i na ostatniej stronie mamy Quick Joye, czyli legendarne joysticki, które w tamtych czasach, jeżeli miałeś Commodore, Amigę, Spectrum, to na pewno któryś z tych joysticków miałeś. I ja Wam powiem tak. Ja miałem tego. SV-128. Joystick, który zajmował tyle. Był ogromny. Te dwa tutaj zagięte przyciski to były fajery, które według recenzji, które się czytało, można było walić tak piąchą i one wytrzymywały. Natomiast to, co było niesamowitym bajerem, to te dwa tutaj ciekłokrystaliczne, takie jak w kalkulatorach, liczniki z różnymi tutaj przełącznikami. Co te liczniki robiły? Jeden licznik górny liczył do góry, czyli mogłeś sobie włączyć jakby stoper, który liczył Ci do góry, a drugi liczył w dół. Jaki był cel tego? Nie mam zielonego pojęcia, ale wyglądało to kozacko. W każdym razie ten joystick miałem. To był też IR Infrared, jeden z pierwszych joysticków, który był bezprzewodowy. Mój kolega Arek miał tego. To był też joystick, też dosyć duży, taki masywny, potężny. Bardzo ciężko było go zepsuć. No i jeszcze to już też miał Arek, właśnie tego przezroczystego SV-127. Bardzo dobre joysticki one były, bo one nie padały tak szybko. Natomiast ja miałem na pewno tego i chyba tego, ale tutaj się niestety nie wypowiem. Jeden z tych czarnych, ale nie wiem który. To miałem do Commodore, nie? Ten też miałem jeszcze do Commodore. Potem jak wyszedł, to jest ciekawa sprawa, bo na Commodore się używało i na Amidze joysticków. I potem jak przysiadłem się na peceta, to się okazało, że do peceta za bardzo joysticków nie ma. Znaczy, potem się pojawiały joysticki. Ja miałem jednego, chyba ten joystick się nazywał Python. Trzymałem Pythonga w ręku, ale joystick, wszystkie te joysticki miały dosyć niewielkie wychyły, lewo-prawo. Ten joystick to w ogóle ja mam gdzieś schowany w szafce. Lewo-prawo, natomiast ten Python chyba on się nazywał, to on się tak wyginał w ogóle, jak po prostu nie wiem, mi się zdawało, że to jest popsute, ale naprawdę nie wiem, czy tam chodziło o to, że on był... miał tą manetkę nie cyfrową, tylko analogową, ale poważnie, brałeś, wyginałeś go po prostu jak
on się wyginał o 60 stopni spokojnie, w każdą stronę, nie? No masakra w ogóle. Nie, może gdzieś ten joystick jeszcze mam, to wam pokażę kiedyś. Na pewno mam ten czerwony. Dobra, i trzeci numer. Ile już mamy nagrane? Minutę cztery? Godzinę cztery? Chryste Panie. Trzeci numer Top Secretu. Dwa pierwsze numery dostałem od Arka, bo ich nie kupiłem. Trzeci numer, jedziemy na wycieczkę klasową. Nie pamiętam gdzie, w Spale. W Spale się zatrzymujemy, jest kiosk. Już znałem te czasopisma wcześniej, bo pożyczałem je od Arka. Idę do kiosku, patrzę, Top Secret numer 3. Rodzice mi dali jakieś tam pieniądze na wycieczkę. Wszystkie pieniądze na pierwszym postoju w Spale wydałem na Top Secret i nie żałuję ani grosza. I to jest właśnie ten Top Secret, który wtedy kupiłem w Spale. To jest właśnie ten sam numer. Pamiętam jak dziś, bo to był mój pierwszy Top Secret. No, numer 3. No i mamy tutaj właśnie recenzję tych wszystkich joysticków. No i tutaj zobaczmy, co napisali o tym. To jest SV128, mówiłem, tak? SV128, czekajcie. Tak, 128. To jest Megaboard. Przeczytam wam recenzję, jaki joystick miałem, żebyście mogli mi zazdrościć. Zajmuje wprawdzie pół stołu, ale jest niezastąpiony przy długich powietrznych wyprawach. Wyposażony jest w dwa czasomierze, zegar i licznik odliczający w dół, trzy pozycje autofire, przełącznik slow motion i przełącznik w tryb CPC. Nie mam zielonego pojęcia, co robił slow motion ani przełącznik tryb CPC, bo w żadnej grze to nie działało. Jest on wybitnie czuły i dokładny, ale niedelikatny. Skok drążka jest duży, a on sam wygodny. Oprócz dwóch standardowych przycisków fire na obudowie znajdują się duże, wygięte fire, w które można dobrze przyłożyć pięścią. To jest to, o czym mówiłem. W środku jest mnóstwo elektroniki i wytrzymałe mikroprzełączniki. Przystawki są dobre, jednak ze względu na sporą masę utrzymały joystick na szybie ledwie minutę. O co chodzi z tymi przystawkami? Każdy joystick od spodu miał przystawki, które się przysysały do biurka czy do taboretu. W tamtym czasie bardzo często grało się, po prostu joystick na taborecie się stawiało. Jak oni to testowali? Brali szybę, brali joystick na szybę i do góry nogami i patrzyli, ile wytrzyma. A ponieważ ten SV128 był dosyć ciężki, no to on długo niestety nie mógł wytrzymać i spadał dość szybko. Natomiast ilość elektroniki, tu za dużo tej elektroniki to nie było, no ale okej. Okay. Colossus Chess, Microprose Soccer. Ja znam tą grę pod nazwą Mundial. Był to jeden z najlepszych, była to jedna z najlepszych piłek, jakie kiedykolwiek się pojawiły. Ten mój kolega, którego pierwszy raz zobaczyłem Commodore, był wielkim fanem. On grał masakrycznie dużo w Mundial. Tak, dlaczego Mundial? Bo na kasecie, na której była nagrana ta gra, nie było to nazwane Micro Pro Soccer, tylko było to nazwane Mundial. Więc po prostu Mundial. Fajna rzecz, bo na przykład były fajnie zrobione powtórki, gdzie mieliśmy tak, że ta gra jakby się cofała i mieliśmy takie symulacje, takich jakby pasków dwóch podczas przewijania kasety wideo, ci co mieli to wiedzą. I było na przykład R, pojawiało się jak replay i było w zwolnionym tempie pokazane. Gra była pokazana z góry, natomiast to był jeszcze tytuł, w którym piłka się kleiła do nogi. Zmieni to oczywiście Sensible Soccer, które spowoduje, że piłka nie będzie się kleiła do nogi, natomiast tutaj jeszcze piłka kleiła się do nogi, więc można było nawet obrót zrobić o 180 stopni i piłka cały czas przy nodze pozostawała. Grałem w to trochę, fajnie było też to zrobione, że jak na przykład bramkarz wykopywał piłkę, to jakby ona się lecąc łukiem powiększała, kiedy była jakby w stronę kamery się zbliżała, to ona się powiększała. Fajny efekt, absolutny klasyk, jeżeli chodzi o piłę nożną na Commodore, pewnie na Amigę też, chociaż nie tak dobry jak oczywiście Sensible Soccer. I kolejny symulator. Co to jest za symulator? F-14 Phantom 2. Nie wiem, może grałem, może nie. Szczerze mówiąc nie wiem. Zobaczcie, żeby grać w symulator, jeżeli nie miałeś pirata, to prawdopodobnie byś nawet nie wystartował. Zobaczcie, ile tutaj było klawiszy, które trzeba było znać. Wszystkie te klawisze były w oryginalnej instrukcji. W tamtym czasie nikt instrukcji nie miał, więc Top Secret troszkę wychodził naprzeciw piratom i dawał całą klawiszologię, jak chciałeś grać. Akurat tu klawiszologia jest do Commodore, bo jest Run Stop Restore przycisk, no. Także tak to działało, słuchajcie, w tamtym czasie. Niedźwiedzia przysługa, nie? Pojawił się tutaj dział SOS, czyli gracze mogli wpisywać, czego
szukają, bądź co oferują na zamianę. Oczywiście mówimy tutaj całkowicie o piratach. I na przykład, nie wiem co zrobić w grze He-Man and the Master Universe w wersji na Spektrum, jak pozyskiwać nieśmiertelność za pomocą połków. I słuchajcie, imię, nazwisko, żadne tam RODO, inne gówna, adres, mogłeś do typa napisać, jak wiedziałeś, co zrobić w He-Man and Masters of Universe. Albo, proszę, no dobra, to może nie. Mam komputer C64 z magnetofonem. Proszę o pomoc w grze Star Wars. Poszukuję opisu do gry Bruce Lee. W zamian 285 innych gier oraz opisu. I Dawid Błotko, Mysłowice. I mogłeś do typa napisać. Wtedy tak to było. Nie było maili, więc trzeba było pisać. Tak więc typy miały po prostu, dawały swoje adresy, żeby do nich pisać. Normalnie pocztą list. W liście na przykład wysłać dyskietkę, czy tam kasetę. Tak to było wtedy. No. Nadral. Nie grałem chyba w Nadrala, więc nic się na ten temat nie wypowiem. No i tutaj mamy kilka ciekawych gierek. Ponownie mój kolega Darek, który miał Commodore, bardzo dużo się zagrywał w Wormira. To była gra ekonomiczna. Dla mnie w tamtych czasach granie w taką grę to był w ogóle jakiś absurd, żeby poświęcać czas na jakieś takie badziewia i patrzeć na jakąś mapkę. Ale on się w to zagrywał. Rampage, bardzo fajny tytuł. Też pojawił się na Commodore. Był film z Dwayne'em Johnsonem, Rampage, to właśnie na podstawie tej gry. Polegało to na tym, że mieliśmy trzy postacie, tam był King Kong, coś w podobie Godzilli i chodziło o to, żeby niszczyć miasto. Miasto było na jednym ekranie, tak naprawdę trzy budynki. Można było zjadać mieszkańców, na przykład wyciągać ich z okna, ich zjadać, co dawało nam energię, atakowało nas czołgi, helikoptery. Bardzo fajna gra, szczególnie na kilka osób. Kiedy się grało, Gryzor, no to była taka strzelanka, ale też już szczerze mówiąc nie pamiętam. I recenzja Amiga Action, czyli czasopisma o Amidze. Mhm. Musimy się pośpieszyć, bo kończy mi się bateria. Mam jeszcze 25 minut baterii. Operation Stealth to była gra przygodowa, zrobiona przez Delphin Software, które również wyda później Flashbacka. Bardzo lubiłem tę grę, aczkolwiek ja w nią nie grałem. Troszkę graliśmy w nią u Arka na Amidze i tu ponownie mogłem już zobaczyć, bo już wtedy chyba Arek Amigę miał. Albo miał, chociaż nie miał wtedy Amigi, miał później Amigę, ale w tą grę i tak graliśmy, bo on sobie ją tam skądś zdobył, natomiast nieważne. Fajna gierka, opis, znaczy grafika, no to miazga, nie? To co tam wtedy widziałem na tym Amidze, no to. The Last Ninja 2, tak jak mówiłem, pojawiły się chyba trzy części The Last Ninja. Tu mieliśmy drugą część, już mapa zrobiona, zobaczcie, w rzucie izometrycznym. To już wymagało trochę umiejętności. Zrobić mapę w rzucie izometrycznym, nie mając programów do tego, jakieś 3D, tylko samemu upitolić na przykład tutaj ściany, no to już nie była prosta rzecz. To już nie była prosta rzecz. Ktoś się postarał. Dobra, dalej. Feud. Feuda grałem. Jest tu opis Feuda? Jest. Takim jakimś wieśniakiem się chodziło po jakichś wioskach. To była dosyć ciekawa gierka, aczkolwiek też jej nigdy nie skończyłem. Ale gierka była niezła. Empire nie znam, Robin Hood grałem, ale nie przypomnę sobie, jeżeli nie ma tutaj ekranu żadnego, co to było. Natomiast Feuda, tak. Vectron nie znam, ale to znam. Hat-Trick. Hat-Trick to była gra, to był hokej na dwie osoby, gdzie grało się jeden na jeden. Przez lata wydawało mi się, że steruje się jakimiś dziwnymi istotami. A potem, znaczy może nie przez lata, ale na początku tak uważałem, że to jakieś takie dziwne ludki, którym wystają jakieś takie ruchome rzeczy z nie wiem czego. One wyglądały jak takie trójkąty, a potem przecież to są postacie, które widać od góry. To są hokeiści, których widać od góry. I z tyłu to, co im się pojawiało, to były ich łyżwy. Ja myślałem, że to jakieś takie dziwne ludki. Natomiast to, co było fajne w Hat-Trick, co zapamiętałem do dzisiaj, że podczas gry gra była jeden na jeden i równocześnie sterowałeś i zawodnikiem, i bramkarzem. Natomiast w czasie gry pojawiały się rysy na lodowisku. I podczas przerwy pomiędzy jedną grą a drugą, czy tam w połowie gry, pojawiała się maszyna, która przejeżdżała przez całe lodowisko i usuwała te rysy. Wiem, że to jest taka pierdoła, która nie miała żadnego znaczenia, ale to wtedy było są rysy się pojawiają, a potem można je, potem znikają, masakra, nie? Także Hat-Trick grałem dosyć dużo w to, szczególnie z moim kolegą Piotrem, lubiliśmy takie gry. Iron Lord,
Kolejna gra na Commodore, którą miałem, której nie skończyłem, była mega, mega trudna. Czym był Iron Lord? Trochę gra przygodowa, trochę ekonomiczna. Ten element to był moment, na którym zawsze się zatrzymywałem, ponieważ to był pierwszy przeciwnik, którego spotykało się w grze. Już dość szybko się go spotykało. I polegało to na tym, że widzieliśmy obraz z oczu, czyli jakby z hełmu, i walczyliśmy. Trzeba było blokować lub atakować. Nie mam zielonego pojęcia, nie miałem zielonego pojęcia, jak to przejść. Natomiast tutaj, kiedy chodziło się po wiosce, to już chyba nie doszedłem. To była mapka. Natomiast zawsze chciałem tą grę mega skończyć, bo ona była na jednej dyskietce, dogrywała się wieki i miała naprawdę potężną oprawę, jak na Commodore. Na przykład tutaj tą mapę, zobaczcie, no wyglądało to po prostu świetnie. Ale była gra mega trudna, więc pierwszy przeciwnik zawsze był przeciwnikiem, na którym już niestety mi się nie udało go nigdy pokonać. Muszę kiedyś wrócić do Iron Lorda na jakimś streamie na przykład. To były czasy. O, na przykład tu, panie, jak ja chciałem zobaczyć, jak się strzela tutaj, Chryste panie, no ale nigdy mi się nie udało. Dobra. No i co tu mamy? Tu mamy jakiś bieda komiks. W ramie przestrzeni zauważono niekontrolowaną grę. Do Joya zlokalizować i zniszczyć. Niech program będzie z tobą, procesor. Wejście do byte wymiaru, aż mi się od tego cringe'u włosy na karku podniosły. Misja skończona, brak obiektów niekontrolowanych, ląduj. Gratulacje, level 2 za 2 miesiące. Ale po prostu, o Chryste panie, ale cringe. Strip Poker Story. Grałem w strip pokera, jakże, każdy grał w strip pokera, bo chciał zobaczyć pikselowe cycki, więc się rozbierało te lafiryndy, żeby zobaczyć tam cyca, który składał się z 5 pikseli, chociaż już wtedy były pornosy na kasetach wideo, no to jednak zobaczyć cycki na komputerze, na Commodore, no to jednak był większy prestiż niż zobaczyć ruchome, ładne cycki aktorki w filmie, nie? To wiadomo. Także się grało, bo żeby cycki zobaczyć. Także graliśmy w strip pokera jak najbardziej. No dobra, i tutaj mamy koniec. Dobra, to koniec pierwszego i nie wiem, czy będą kolejne. Musicie dać mi feedback, czy chcecie, żeby pojawiły się kolejne odcinki. Kiedyś to było o Top Secretach. To były 4 pierwsze numery, które tu dla Was przygotowałem. Jeżeli będzie potrzeba i ciśnienie, seria będzie kontynuowana. Jeżeli nie będzie, no to nie będzie. To tyle. Pozdrawiam z Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy energikowcy oraz serwera Discord.